Sponsorami programu są Dzień dobry. Dzisiaj pokażę Wam, jak upiec babeczki reniferki. I obiecuję Wam, że rozweselą nie jeden świąteczny stół. Do przygotowania babeczek będziemy potrzebować mąkę, mleko, jajka, kakao, proszek do pieczenia, olej, a do ozdobienia już samych reniferków i ich ślicznych nosków, piszkopciki, draże śmietankowe, precelki i kolorowe cukiereczki. Bardzo ważną rzeczą jest, aby suche składniki mieszać osobno oraz mokre osobno, a następnie łączyć je ze sobą bardzo szybko. I tak, potrzebujemy 240 g mąki, 2 dodamy od razu proszek do pieczenia. Proszku do pieczenia 2 płaskie łyżeczki. Do tej mąki dodamy też gorzkie kakao. Gorzkiego kakao tak około 30 g. To są nasze składniki suche. Przesypujemy je do większej miski. Do składników suchych dodajemy jeszcze 150 g cukru. Waga nam już nie będzie potrzebna, bo teraz będziemy przygotowywać składniki mokre. A składniki mokre to około 200 ml oleju, 200 ml mleka, 2 jajka. Jajka wybijamy w całości. I mieszamy za pomocą trzepaczki. Do tej masy dodamy jeszcze 2 łyżeczki jakiegokolwiek dżemu. Ja akurat dodaję dżem truskawkowy domowy. Mamy złączone składniki z obu misek, mieszamy, łączymy razem, ale tak tylko właśnie do połączenia wszystkich składników. Mogą pozostać grudki, to naprawdę niczemu nie będzie szkodziło, a wręcz przeciwnie, babeczki będą lepsze. I już możemy przekładać do papierowych papilotek na babeczki. Ciasto nakładamy tak do 2/3 wysokości, żeby nam też za bardzo nie urosły. To na tych babeczkach będziemy musieli zmieścić całą reniferkową dekorację. Babeczki są już przygotowane i pójdą teraz na 20-25 minut do piekarnika i będą się piec w temperaturze 180 stopni z termoobiegiem. Babeczki mamy już upieczone, przestygnięte. Teraz będziemy je smarować polewą i ozdabiać tak, żeby wyglądały jak prawdziwe renifery. Polewę mam zrobioną taką klasyczną, z masła, cukru pudru, ciemnego kakao i 1 łyżki wody. Polewę nakładamy na każdą babeczkę. Oczywiście można użyć też roztopionej czekolady, ale ja jestem wierna temu przepisowi na polewę, ponieważ ona sprawdza mi się w
we wszelkich okolicznościach, i na tortach, i na ciastach różnych, i na babeczkach właśnie. Przechodzimy do dekorowania. Uszy reniferów to nic innego jak przecięty na pół precelek. Wbijamy takie precelki w każdą babeczkę, ostrożnie, żeby nie złamać precelka. Teraz zrobimy reniferkowe noski. Do nosków potrzebujemy piszkopt, najlepiej gdyby był mniejszy niż taki standardowy, i kolorowe cukiereczki. Wskazane są oczywiście te czerwone, bo jak wszystkim wiadomo, renifery mają czerwone noski. Mam tutaj kilka cukiereczków. Trochę polewy nakładam na biszkopt i do tej polewy przyklejam cukiereczek. I taki biszkopcik układam na babeczce. Jeśli nie mogliśmy kupić albo nie mamy w domu czerwonych cukiereczków, to możemy też użyć żelków w kolorze czerwonym. I tutaj taki właśnie nosek żelkowy ląduje na reniferku. Teraz używam trochę roztopionej mlecznej czekolady, ponieważ polewa dla żelka jest zbyt ciemna. I zostały nam już tylko oczy. A oczy to nic innego jak śmietankowe draże z kapką mlecznej czekolady bądź polewy. Czekoladę nanosimy za pomocą wykałaczki. Tyle w zupełności wystarczy. Takie babeczki z pewnością zaskoczą niejednego gościa. Nie przejmujcie się, jeżeli coś Wam w nich nie wyjdzie, jeżeli jedno oko będzie niżej, drugie wyżej, nosek będzie troszeczkę krzywo przyklejony. Przecież renifery też mogą mieć zeza. Sponsorami programu byli...